Wenecja to bezsprzecznie jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Nie sposób jest nie zachwycić się pięknem tego bajecznego miejsca. Założone przez uciekinierów szukających schronienia, szybko stała się potęgą nad Adriatykiem. Come la pioggia scivola, come un bambino rotola, sai farlo pure tu. Prendila e stringila, è un'emozione candida. So chiudi gli occhi e immagina il sole che tramonta già, il mare d'una vela che è già gonfia di luce. Lascia che vapori, se un'emozione frigida, la sigaretta spegnila e riporta gli occhi in su. Dalla finestra, come un pittore sogna, come un tenore cantala, quella ballata lirica che parla di un bambino che non vuol giocare. Wenecja to miasto papieży i grzeszników, artystów i złoczyńców. Wenecja to ukochane miejsce przez wielkich tego świata, malarzy, muzyków czy poetów. Oszałamia pięknem, wywołując sympatyczne objawy zwane syndromem weneckim. Plac Świętego Marka zwany jest sercem Wenecji. Przy nim znajdują się najsłynniejsze zabytki tego miasta. Zachwycająca Bazylika Świętego Marka, Pałac Dożów czy 98-metrowa dzwonnica. Słynny plac nazwany został przez Napoleona najpiękniejszym salonem Europy.
I proszę. Oto główna atrakcja tego miasta. Nie mogliśmy sobie odmówić. No i chyba ptaszki sobie płyną. Rondolo. W dniu urodzin Jacusia. Jacuś, wszystkiego najlepszego. Właśnie pykła mi 40. Cudownie, naprawdę, jakie wrażenie, fajne. I nogi nie bolą. Pan się teraz napracuje, a my sobie jedziemy. Coś pięknego, naprawdę. Fantastycznie. Jest jak fajnie. Trochę powyższe. Jest pięknie. Ponad 400 mostów zawieszonych nad kanałami Wenecji to dowód na nierozerwalność tego miasta z wodą. Canale Grande to najpiękniejsza ulica świata. Skierowane w stronę kanału fasady pałaców najlepiej podziwiać jest z pokładu gondoli, która stała się symbolem miasta. Niektórzy górą, niektórzy dołem. Jest to zupełnie inne wrażenie niż chodząc ulicami. Dopiero czujemy teraz tak naprawdę, że jesteśmy w Wenecji. Bez tego chyba by czegoś brakowało. To główną arterię Wenecji, czyli Canale Grande. Proszę, w całej okazałości największy kanał tego cudownego miasta. Spokojnie.
taka bajka. To jest śmieszny mostek. Łączy tylko dwóch sąsiadów. Też jak możemy się poczuć jak młoda para. Nie jest to co prawda nasza poślubna podróż, ale zawsze. Ale zawsze to podróż. Błądzenie w Wenecji jej wąskimi uliczkami to niezwykła przyjemność. Prowadzą one do romantycznych zaułków, placów czy sekretnych przejść, którymi niegdyś przechadzał się do swych kochanek słynny Casanova. Wyspy, kanały, sunące po nich gondole, przystojni gondolierzy, romantyczne zaułki i niezliczone zabytki. Tajemnicze maseczki i kolorowy karnawał. To wszystko czyni to miasto niezwykłe. Ktoś kiedyś powiedział, jeśli tu twoje serce nie zabije mocniej, to znaczy, że nie posiadasz go wcale.